Здравствуйте, рыбята мои! Witam was bardzo serdecznie, zarówno ludziów płci damskiej, jak i płci męskiej, płci niejakiej i jakiejkolwiek innej. Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, standardowym zresztą zwyczajem. Jom ci to jest i grzechu, co ja się mam zaszczyt zaprezentować podsumowanie Black the Fall, tego całkiem intrygującego tytułu growego, który już zaprezentował nam się w pełnej krasie na kanale. Nie była to krasa specjalnie wielka, dlatego że, no, który to jest materiał? Szósty z rzędu, a i tak te materiały w znacznej mierze były przegadane, więc jest to krótki tytuł, ale tytuł, co by nie powiedzieć, dosyć nietypowy, wyjątkowy, który myślę będzie ciekawym urozmaiceniem, tak jak mówiłem, na preludium do samej serii. No i jestem ciekaw waszej opinii, co wy myślicie o Black the Fall. Jak dla mnie gra jest całkiem ciekawa, całkiem intrygująca, jest warta zakupu, jeżeli tylko nie mówimy o wielkich pieniądzach. A dlaczego? Tak, a nie inaczej, już odpowiem na tak zadane pytanie. Ale zanim na nie odpowiem z perspektywy całokształtu, no to na początku powiedzmy o elementach składowych, no bo zawsze tytuł wypada rozbić na takowe elementy. Grafika. Grafika, no, jest tym, co na pierwszy rzut oka, prawda, jest w stanie przykuć naszą uwagę albo nas zrazić do tytułu growego, tak jak w Darkwoodzie. Na pierwszą sekundę kontaktu z grą grafika być może, co po niektórych, odrzucała. Tak samo w Grand Theft Auto 5 na przykład, czy tam, nie wiem, w jakimś Uncharted, grafika już na start może zachwycać. W przypadku tego tytułu może nie był to ogólnoświatowy poziom współczesnych standardów, ale jednak grafika jest miła dla oka. Nie mogę powiedzieć, żeby styl graficzny mnie tutaj jakoś specjalnie raził, żebym grając w tytuł miał takie poczucie, że to jest nie tak, prawda, że ja bym to inaczej widział, że coś jest niedbale wykonane. Oczywiście, ilość poligonów, czyli tych wirtualnych punktów zaczepu tekstur, no, mogłaby być ociupinkę większa. Niektóre przedmioty są troszeczkę zbyt mało opływowe, troszeczkę kanciaste, daleko szukać. Nawet ta instalacja złożona z rur, która teraz znajduje się po lewej górnej stronie naszego monitora, jest troszeczkę kanciasta, prawda? I różne elementy w grze troszeczkę takie są, ale jako że to jest gierka indie, inicjatywa oddolna, stworzona przez zapaleńców, ja jestem w stanie przymknąć na to oko. Gdyby to było tworzone przez wielką korporację w stylu Electronic Arts, nie wiem, tam Sega ewentualnie, Blizzard, no to w tym momencie byłbym poirytowany, ale tutaj okej, w przypadku gierek indie jestem w stanie to jak najbardziej zaakceptować. Tym bardziej, że grafika to nie wszystko, a tutaj grafika była ciekawie pomyślana. Bardzo fajny koncept z tonacją kolorystyki, z zabawą kolorami, prawda? Gra była dosyć stonowana, taka przygaszona, czarno-biała, chciałoby się rzec. Nierzadko nawet ciężko było dostrzec jakiekolwiek inne kolory w niej. Natomiast bardzo fajnie wyodrębnione zostały te kolory, które są jakkolwiek kojarzone właśnie z partią rządzącą, z komuną, z władzą, z jakimiś przedstawicielami tej władzy, z bezpieką i tak dalej, i tak dalej. Ta krwista czerwień wybijała się ponad szarość ogółu, co już pokazywało nam, jaki będzie klimat, prawda? Szarość, czyli depresja, czyli zwątpienie, czyli dekadencja, dystopia, defetyzm, czyli po prostu upadek cywilizacji ludzkiej, a z drugiej strony czerwień, czyli ta krwista ideologia, która, no, krwista w istocie była. Więc fajny zabieg zabawy kolorami. I osobiście przyznam, że gdyby nie ten zabieg, to bym grafikę oceniał znacznie gorzej, bo jakoś potwornie nie zachwycała, ale ten zabieg sprawiał, że, no, ten rytm był fajny, fajnie się to obserwowało i ogólnie jestem na plus. No cóż, muzyka. Muzyka w tytule się pojawiała, ale była dosyć stonowana. Ja bym osobiście walnął jej trochę więcej, trochę mocniej. Nie wiem, czemu czasami twórcy gier, być może to jest kwestia budżetu, nie wiem, nie mam dla tego pojęcia, nigdy gier nie tworzyłem, ale powiem wam szczerze, że czasami twórcy gier jakoś bardzo stonowanie z tą muzyką się zachowują. Muzyka pojawia się tylko schematycznie w określonych przypadkach i zazwyczaj jest taka, że gracz, znaczy zazwyczaj, w tych momentach, w tych tytułach, gdzie jest problem z muzyką, to zazwyczaj ta muzyka się nie wybija ponad tą przeciętność. Tutaj muzyki za wiele nie było i była dosyć stonowana. Ja bym chciał takich mocniejszych rytmów, żeby naprawdę grając w grę, w mocnych momentach to było jeszcze podbudowane, no i takie dopełnione motywami muzycznymi. Tego mi tutaj brakowało, więc muzyka dało się lepiej. Fizyka, jaka była, taka była. Z pewnością nie była idealna. Gdzieniegdzie nasz protagonista, ewentualnie jakieś inne animacje odbywały się w sposób, delikatnie mówiąc, skokowy, tudzież po prostu nie do końca zgrany. To było takie
do stolerowania, ale jednak nieidealne, prawda? To nie było takie Grand Theft Auto 4, gdzie naprawdę pijak to się zachowywał, jakby był pijany, nie? Tutaj no nie, no nie, jednak to nie jest taki poziom. No ale jest to poziom taki do zaakceptowania. Zagadki to jest raczej coś, czego nie mówię w podsumowaniach, no bo rzadko ogrywam gry posadowione w klimatach typowych, 100% zagadek. Zazwyczaj te zagadki, jeżeli się pojawiają, to są tylko dodatkiem, ale tutaj to była esencja, tak? W takich tytułach jak Limbo, jak Inside, jak Black The Fall, zagadki wiodą prym, więc trzeba coś o nich powiedzieć. Z zagadkami można zniszczyć grę albo ją podbudować. Tutaj została podbudowana, zagadki były fajne. Gdyby zagadki były nudne, powtarzalne, zbyt łatwe albo zbyt trudne, no to byłoby słabo, wiałoby kaszaną, ale tak nie jest. Naprawdę tytuł oferował zróżnicowane kwestie z tej perspektywy. Każdą zagadkę troszeczkę inaczej trzeba było rozkminić. W połowie gameplayu jeszcze pojawił się robocik, więc zmiana nastawienia na rozwikływanie tychże właśnie łamigłówek. No i miałem kilka takich momentów, że gdzieś się tam byłem w stanie zaciąć, ale raczej to było w porządku. Największy problem miałem z tym pontonem, gdzie tak naprawdę trzeba było przepłynąć z jednej strony takim, nie wiem, zbiornikiem plastikowym napełnionym powietrzem, trzeba było przepłynąć po akwenie z lewej do prawej. No i wiecie, co się działo, po prostu nie byłem w stanie tego tak wymikrować, tak co do milimetra animacji przewidzieć, żeby mi to odpowiednio podpłynęło, co jak się potem okazało, nie było moją winą, dlatego że ja dobrze kombinowałem, robiłem to, czego gra ode mnie wymagała, tylko nieco do milimetra, prawda? Więc tą konkretną zagadkę bym troszeczkę gorzej ocenił, ale ogólnie muszę przyznać, były fajne, podobały mi się i właśnie ciekawie zaprojektowane, ciekawie pomyślane, gdzieniegdzie naprawdę trzeba się było zastanowić, jak rozwikłać daną sytuację, dzięki czemu gra po prostu nie nudziła. Zresztą ciężko byłoby się znudzić w tak krótkim gameplayu, ale myślę, że jest to możliwe. Tak więc tutaj nie czułem żadnego znudzenia. To jest plus, zagadki są fajne, jak najbardziej na pozytywne je oceniam. Świat. Świat jest zarąbisty, świat jest klimatyczny, świat jest ciekawy, chociaż ja bym go jeszcze troszeczkę inaczej zrobił. Z pewnością tytuł powinien być dłuższy, bo jest za krótki. Z pewnością lokacji powinno być więcej, z pewnością powinno być większe zróżnicowanie tychże lokacji, żebyśmy na przykład widzieli, no nie wiem, barierę pomiędzy, taką bardzo wyraźną barierę pomiędzy obszarami zindustrializowanymi, a tymi, gdzie jest typowo już 100% dzika natura. Przecież twórcy gry mogli zaprojektować tytuł raczej, tak, żebyśmy zaczynali grę na jakichś takich odludnych terenach Związku Radzieckiego, załóżmy, wiecie, typowe łagry, tak? Czyli te miasta, te osiedla, które były stawiane pośrodku nicości przestrzeni, tundry, tajgi wokół siebie. Czyli na przykład taka Kołyma, ewentualnie Workuta, żebyśmy zaczynali w obozie koncentracyjnym, w łagrze. I potem, załóżmy, 1/3 gameplayu jest na terenie łagru, potem udaje nam się wydostać, więc przemierzamy pozostałe obszary Workuty, czyli też takie poprzemysłowe, gdzie ta natura jest zniszczona. Potem dostajemy się na tereny typowo odludne, czyli Syberia, gdzie natura jest piękna, łamigłówki już związane typowo z tą naturą. I tak przechodzimy dłuższą część gameplayu, a na samym końcu docieramy do jakichś innych, większych miast Sowieckiego Sojuza, załóżmy Posiągiem, który gdzieś tam żeśmy na tej Syberii spotkali. No i tam już widzimy typowo zindustrializowane obszary, czyli 100% miasto, załóżmy, nie wiem, nawet Moskwa, nawet stolica, no i te masy ludzi. Więc tutaj była taka fajna dysproporcja, tego w tytule mi troszeczkę brakowało. Lokacji było po prostu zbyt mało zróżnicowane, ale z pewnością ciekawie zaprojektowane. Ja bym też troszeczkę inaczej widział te lokacje, to znaczy więcej bym smaczków nawiązywania do ustroju tutaj zamieścił. Do tych założeń typowo orwellowskich, do założeń typowo marksistowskich. One były, te smaczki się pojawiały, co za każdym razem tak naprawdę spotykało się z moją radością i śmiechem, no bo śmiesznie było takie rzeczy zobaczyć, jak na przykład te rzeczy, które szły na eksport, chociaż bieda piszczała, no bo widać było, że piszczała, jak smaczki dotyczące tego, że właśnie ci ludzie z tymi numerami w tych kombinezonach, każdy taki sam, każdy od kalki odbity, typowo komunistycznie, smaczki związane z tym, że
w ogóle nie dba się o naturę. No komuniści też w ogóle nie dbali o naturę, tak? Nie przejmowali się zanieczyszczeniem środowiska. Smaczki posadowione w tym, że to pranie mózgów, te wielkie monitory, kręcenie filmów propagandowych, no to było wszystko super. Nawet takie delikatne smaczki jak to, że osoby, które wspierały partię, czyli no, rządziły resztą, były grube, tłuste, takie sproszaczone, widać było, że im się przelewa, a reszta zwykłych robotników, no... była chuda, wycieńczona, wymęczona, smutna, chociaż przecież to miał być ustrój robotniczo-chłopski, prawda? Więc to też pokazuje wypaczenie tego założenia. Fajne, fajne, wszystko fajne, ale ja bym chciał więcej. Ja bym po prostu chciał jeszcze więcej takich smaczków, więc tego też jak dla mnie było o ciupinkę za mało. No i brakowało mi w fabule tajemnicy. Brakowało mi niepewności, zagadki, jakiegoś takiego, wiecie... punktu zaczepienia, że zaczynam kontemplować na jakiś temat. Czemu tak? Co tu się w ogóle tak naprawdę dzieje? Black The Fall popełniał ten błąd, no bo ta gra ewidentnie, permanentnie nawiązuje do Inside i do Limbo. I to się czuje. I nie ma w tym nic złego. Niech sobie nawiązuje. Zrobili to samo, tylko w trochę inny sposób. Jest okej. Tylko, że ja bym chciał, żeby dodali też coś od siebie. No tutaj dodali ten komunizm, już taki... bardzo ostentacyjny, prawda? Więc to jest jakaś wartość dodana. I chciałbym, żeby też zamieścili coś, co było motorem poprzednich odsłon. To znaczy, nie poprzednich odsłon, bo to inni twórcy stworzyli, ale tamtych tytułów. Czyli tajemnica. Zauważcie, w Limbo przedzieraliście się chłopczykiem przez leśne knieje, które wyglądały jak rodem z horroru. I końcówka była taka, no nie będę spoilował, jeżeli ktoś nie widział, ale końcówka była taka, że pozostawiała gracza z niedosytem, ze znakami zapytania, miliard znaków zapytania i tak naprawdę brak odpowiedzi i dopiero trzeba było głębiej pokontemplować. Trzeba było się zastanowić nad samym tytułem, nad jego symboliką, trzeba się było zastanowić nad nazwą samego tytułu, Limbo, czyli czyściec dla dzieci, prawda? To słowo dokładnie znaczy. Żeby rozgryźć to, o co tam tak naprawdę chodziło. I takie rozterki były fajne, to mi się podobało. To samo miałem w Half-Life 2, prawda? Nie wszystko podane jak na talerzu, jak na tacy, tylko trzeba się było domyślać. Tak samo było w Inside. Nie wszystko było podane jak na talerzu, jak na tacy. Świat był tajemniczy, zagadkowy, nic nie było wyjaśnione. Gra też opowiadała pewną fabułę lokacjami, które przemierzaliśmy, ale te lokacje były takie niejednoznaczne. To znaczy, z jednej strony była tam jakaś zaraza, jakiś wirus, jakieś robaki, które zarażały ludzi, wpływały na ich mentalność, ale z drugiej strony nie wiedzieliśmy, co to są za robaki, kto je stworzył, czym są spowodowane. Z jednej strony widzieliśmy, że jakaś wojna tam była wcześniej, nie wiedzieliśmy, kto tą wojnę spowodował, jak się ona zakończyła. Z jednej strony widzieliśmy, że to jest przyszłość cywilizacji ludzkiej, nie wiedzieliśmy, który jest rok. Widzieliśmy, że pewne obszary są zalane wodą, więc być może doszło do ocieplenia klimatu, doszło do zalania znacznych części planety Ziemia, być może to spowodowało wojnę ogólnoplanetarną, nie było to wiadomo. Zresztą też te organizmy, które nas potem goniły, prawda? Czyli te... no dobra, już nie będę tam się wgłębiał w szczegóły, ale te podwodne organizmy, które nas potem goniły, no to też robiło swoją robotę i budowało takie poczucie tajemnicy, a końcówka... no końcówka zamiatała. Ludziska, tam końcówka totalnie zamiatała. Tego mi brak w Black The Fall. Brak mi tajemnicy, brak mi zagadki, brak mi niepewności. Tutaj wszystko było dopowiedziane, no bo wiecie, to jest proste. To znaczy, to też jest jakiś tam świat wyimaginowany przyszłości cywilizacji ludzkiej, ale wszystko jest zaprezentowane w sposób bezpośredni, tak? Mamy Republikę Rumunii, Demokratyczną Republikę Rumuńską. Mamy przyszłość, mamy komunizm. Nie ma miejsca dla żadnej zagadki, dla żadnej tajemnicy. Sama końcówka też była jasno sprecyzowana. Nie było miejsca na to, żeby się zastanawiać, żeby pozostawić gracza z niepewnością, co się dalej stanie. Tutaj wszystko było zaprezentowane od podstaw do samego końca. I to jest błąd, moim zdaniem, tak być nie powinno. Tak samo jak... no, końcówkę ratowała tylko ta galeria, że te zdjęcia pokazywali, gdzie naprawdę z tym prawdziwym komunizmem ludzie walczyli, wyszli na ulicę w Republice Rumuńskiej. To było fajne, to mi się podobało. No ale jednak poczucie tajemnicy, zagadki zawsze w grach jest czymś fajnym, bo to nas motywuje do tego, żebyśmy pieli się dalej w gameplayu. I to nas motywuje do tego, żebyśmy być może powrócili do tytułu w przyszłości. Różne zakończenia na przykład, tak jak to było w Inside. W Inside było kilka zakończeń. Tutaj nie. Domyślam się, że raczej tutaj tego nie było. Więc tego mi brakuje i osobiście uważam, że no... Szkoda, że ta fabuła nie została poprowadzona z takim poczuciem tajemnicy, zagadki. Ale i tak było całkiem fajnie. No i świat był stworzony ciekawie. Ogromną wadą tytułu jest jego długość. Nie wiem, ile wynosi średni czas przejścia gry, średni czas z grom. Nie mam dla tego pojęcia, ale powiem wam szczerze, no ile, 2 godziny? Może nieco ponad.
to jest mój szósty odcinek, no 5 było z gameplayu i to jeszcze, no w znacznej mierze tam po prostu gadałem, więc myślę, że na każdym materiale nie było więcej niż przysłowiowe 30 minut gameplayu. Tak więc gra jest po prostu bardzo krótka, to że tego nawet nie można nazwać krótką grą, ona jest bardzo krótka i to jest ogromna wada, bo gry kupuje się po to, żeby się w nich bawić. A tutaj 2 godziny, to tak jakbyś do kina poszedł, tak? No i też dlatego moim zdaniem gra nie była warta zakupu w dacie premiery. Moim zdaniem teraz jest warta zakupu. Moim zdaniem, jeżeli teraz byście ją dorwali na przykład na Steamie podczas jakiejś przeceny, jak najbardziej warto ją kupić, warto się pobawić, warto zobaczyć ten świat, nacieszyć się nim, tymi pomysłami, pośmiać się z nawiązań komunistycznych, tak jak ja to robiłem, no i też porozwiązywać sobie łamigłówki, bo gameplay jest przyjemny, ale nie jest wart z pewnością 100 zł. Na przykład. Nie wiem, ile teraz na Steamie gra kosztuje, ale domyślam się, że jak jest przecena, to naprawdę to są przystępne ceny, więc myślę, że podczas przeceny warto, bo jako, że gra dostarcza nam tyle gameplayu, co przeciętny film kinowy, to powinna też tyle kosztować, moim subiektywnym zdaniem. Chyba, że naprawdę, nie wiem, można ją przechodzić miliard razy, tak jak na przykład Tetris. No Tetris nie jest nadmiernie skomplikowany, no ale można w niego grać latami, bo zawsze można bardziej śrubować swój poziom, prawda? Więc różnie to jeszcze można odnosić, niemniej jednak gra z pewnością idealna nie jest, gra z pewnością ma swoje minusy i gra z pewnością nie jest najlepszą, w jaką w życiu grałem, ale jest ciekawą grą i wartą uwagi. I jeżeli będzie jakaś przecena, zachęcam do nabycia Black The Fall. Twórcy mieli ciekawe założenie, ciekawą koncepcję, ciekawe pomysły, no i to nawiązanie do Inside też całkiem udane. Może nie udało się powtórzyć dokładnie tego samego, zabrakło tej tajemnicy, tej niepewności, tej zagadki na koniec, ale po prostu grało się przyjemnie i gra z pewnością w moim umyśle pozostawi po sobie miłe wspomnienia. Tym pozytywnym akcentem będziemy kończyli materiał, ale jeszcze sobie, kurde, raz zagram. No. To też jest fajne. I to też jest plus tytułu. To jest minigierka, to co teraz tutaj widzimy, więc no, nie robi specjalnie wielkiego wrażenia, powiedzmy sobie szczerze. No ale... ale też fajnie, że coś takiego zaprojektowali, że można się bawić po przejściu fabuły dalej. Inna kwestia to też same znajdźki, które też gracza do tego motywują, bo powiedzmy sobie szczerze, że można przechodzić tytuł kolejne razy, tylko i wyłącznie po to, żeby znajdźkować. Tylko i wyłącznie po to, żeby te wszystkie achievementy dostać. Więc to jest coś fajnego. Dobra. Ło kurde! Na drugim pociągu już coś takiego, to było trudne. No, drugi pociąg, a już łatwo nie było. Ła! No, ledwo co. Niby drugi pociąg, ale już było wymagająco, naprawdę. Ła, trzeciego raczej nie dam rady zrobić, nie wierzę. Znaczy, może trzeci, ale czwartego to już na bank, nie? To było trudne. Potem już było trochę łatwiej. Najgorsze są te małe dynie, wiecie? Te małe dynie są podchwytliwe, psia ich jucha. Ła. Dobra, trzeci pociąg za nami. Teraz czwarty, czwartego pociągu nigdy nie udało mi się przejść. Mam 47 punktów, zobaczymy, czy pobiję rekord. Problem w tym, że czwarty pociąg już jest bardzo szybki. Dużo małych dyń. Ja pierdzielę, no serio, same małe dynie, naprawdę. Ła! No, 65 punktów! Idę jak burza. Teraz jeszcze szybciej jadą. No, już nie ma szans, z czymś takim to jest pozamiatane. Idę jak burza ludziska. Piąty pociąg, czy szósty, już nawet nie wiem. Oj, oj, no już dupa. Ile punktów? Ponad 100. To już jest fajny wynik. No dobra,
Cóż, ludziska, fajna minigierka, nie musieli tego robić, też zrobili, więc też to jakoś tam, powiedzmy, żywotność tytułu przedłuża. Nie na długo, no bo to jest taka minigierka, że wieczór pogracie i się znudzicie, ale też coś fajnego. Nawet więcej takich minigierek mogli dać, na przykład, nie wiem, jakieś odbijanie pieczątki w zakładzie pracy, wiecie, takie typowo taśmowe, komunistyczne zakłady, też by to było śmieszne, ale nie o to chodziło w tytule, prawda? To miał być tylko smaczek. I to im akurat wyszło, to oceniam na plus, więc ogólnie gra warta uwagi, gra przyjemna, gra ciekawa, nie żałuję, że ją nagrałem, gra miła, o ile tylko gra posadowiona w takich realiach może być miła. No i powiedziałbym intrygująca, to z pewnością. Nakłania do zadumy, do przemyśleń. Fajnie. Troszeczkę bym tutaj zmienił rzeczy, troszeczkę inaczej bym to widział. Przede wszystkim gameplay powinien być dłuższy, ale tak, żeby sobie zagrać w jeden wieczór, przejść, zobaczyć coś nowego. Jeżeli tylko gra nie będzie zbyt droga na jakieś przecenie, z pewnością mogę wam polecić. Dobra, na razie ode mnie to tyle. Widzimy się na kolejnych podobnych i innych materiałach w przyszłości na tymże kanale. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie o łapkach. Jak coś, no to link do Patronite'a w opisie. No i zobaczymy, jaka teraz seria nadejdzie na kanał. Ja już pewne pomysły na taką serię mam. Ale zobaczycie w swoim czasie. Hej ludziska, trzymta się.